rozkład tygodnia na ten tydzień, czyli na ostatnie dni miesiąca sierpnia i początek miesiąca września, również początek nowej pory roku, wkrótce jesieni, więc zmienią się nastroje, zmieni się pogoda, atmosfera jesienna. Zobaczmy, co przyniesie nam ten tydzień, kochani Państwo. Kochani, nagrywam jeszcze raz ten filmik. Dziękuję moim kochanym subskrybentkom. Ostatni filmik był przerwany tutaj technicznie, więc nagrywam jeszcze raz specjalnie dla moich kochanych, wiernych subskrybentów. Więc powtórzę tutaj tendencje od poniedziałku do piątku, 5 kart tarota i na weekend przedstawię w sobotę, w niedzielę, co nas czeka. Zanim zacznę, dziękuję wszystkim za komentarze. Proszę o więcej, proszę o lajki, proszę o komentarze, czy wróżby rezonują z Państwem. Proszę również o kontakt ze mną na wróżby indywidualne, prywatne. Mój e-mail znajdą Państwo pod filmikiem i również w komentarzach. loelia.orakel@gmail.com. Kochani Państwo, w poniedziałek, dzisiaj, uważajcie, byście nie wzięli za dużo spraw na głowę, byście nie byli przeciążeni wieloma sprawami, projektami, planami, załatwianiem różnych spraw. Uważajcie, by nie powiedzieć tak do wielu rzeczy, spraw, które Was później ewentualnie przeciążą. Być może jakieś sprawy, informacje Was tutaj przygniotły, stanowią dla Was jakiś balast, jakiś ciężar, którego nie możecie udźwignąć, lub problemy, które wydają Wam się trudne na dzień dzisiejszy do rozwiązania. Niemniej jednak już we wtorek, kochani, będziecie aktywniejsi. We wtorek będziecie mieli do czynienia z kimś, kto będzie miał energię króla buław, czyli osoby bardzo stanowczej, pewnej siebie, energicznej, aktywnej, no i władczej, oczywiście również atrakcyjnej. Być może poznacie takiego mężczyznę lub taki mężczyzna jest Waszym szefem, mężem, kochankiem, partnerem. Być może nowo poznaną osobą o właśnie takich cechach. No, będzie między Wami duża chemia. Jest to być może osoba spod znaku lwa, spod znaku strzelca albo barana, kochani. Jeśli nie spotkacie jutro we wtorek takiej osoby, to znaczy, że Wy powinniście właśnie tutaj aktywnie, energicznie, pewni siebie, powziąć jakieś działania w kierunku Waszych planów, rozwiązań różnych Waszych problemów, czyli nie siedzieć, tak jak tutaj ten król, tylko wstać z tego tronu, on też już tutaj trzyma buławę, chce jakby pójść, prawda, w stronę akcji, więc tutaj widzimy tą czerwoną jego, no jakąś, nie wiem, część jego tutaj stroju, mówi o aktywności, o no, wielkiej energii, też namiętności seksualnej, pożądaniu. No jest to osoba na pewno bardzo energiczna, więc jutro we wtorek weźcie wszystkie sprawy w swoje ręce i spróbujcie właśnie wszelkim Waszym sprawom, problemom, dylematom, nierozwiązanym jeszcze tutaj różnym sprawom właśnie spróbować sprostać, tak? Podjąć działania. W środę zaczniecie coś nowego, kochani. As mieczy, walka o Waszą pozycję, walka o jakieś dobre stanowisko, widocznie awans, być może nowy kontrakt w pracy, być może zwycięstwo, liście laurowe, korona, zwycięstwo, podpiszecie być może jakiś lepszy
kontrakt, umowę o pracę lub, no nie wiem, lepsze pieniążki, macie szansę zarobić, być może jakieś nowe projekty, nowe pomysły Wam się nasuną, gdzie będziecie walczyć właśnie tu o swoją nową pozycję, nową karierę, nowy początek. Karta początku i zwycięstwa, szansy na nowy właśnie jakiś wspaniały, pozytywny początek, na jakieś rozwiązujące, dobre rozmowy, negocjacje pozytywne, na bardzo dobre podjęte decyzje właśnie dla Was, tak, pozytywne, na rozwiązanie wszelkich problemów, na zwycięstwo, na sukces, na jakąś nową szansę, jakiś krok milowy w Waszym życiu. Więc tutaj, kochani, zwycięstwo, wspaniała jakaś sprawa w środę, przychylna właśnie dla Was. W czwartek, kochani, uwaga, ważna jest tutaj bardzo dobra współpraca z team, czyli z zespołem pracowniczym, czy z rodziną, czy z przyjaciółmi, z kolegami, z szefem, z nowymi kolegami w pracy, jeśli wchodzicie w jakieś nowe układy, tak? Proszę również uważać, ponieważ jest konkurencja, są rywale, są dobrzy kandydaci, są wspaniali współpracownicy, którzy również są kompetentni i może być jakaś rywalizacja. Uwaga, by się nie posprzeczać, nie urazić kogoś, nie rozpychać łokciami, nie rywalizować chorobliwie, tylko współpracować, czyli kooperacja jest ważna w czwartek i w czwartek proszę uważać na wszelkie ostre słowa, sprzeczki, jakieś tej konkurencje chore, tak, proszę na to uważać, ponieważ no jest taka zakulisowa konkurencja, ale to trzeba rozegrać dobrą współpracą, dobrą tutaj kooperacją, tak, w zespole, ponieważ jest więcej różnych osób, o różnych osobowościach i trzeba po prostu się w tym zespole dobrze usytuować i znaleźć. Także tutaj jest na pewno jakieś ważne zadanie w czwartek, gdzie musicie wykazać się kompetencjami współpracy z zespołem, tak? A nie jakąś chorą tutaj konkurencją. Dobrze, w piątek, kochani, zwycięstwo, triumf, wieniec laurowy, jedziecie pewni siebie z bardzo tutaj piękną pozycją, no, wygranego, tak, jeźdźca, jak widzicie, aktywnie podążacie po zwycięstwo, po pochwałę, po triumf, po swoje właśnie tutaj, no, wspaniałe jakieś plony, czyli Wasza walka o lepszą pozycję, o coś, tak, o Wasze jakieś sprawy, rozwiązanie spraw przyniesie bardzo pozytywne skutki, dobre wiadomości, sukces, zwycięstwo, no, osiągnięcie celu, wygrana i być może jakieś świętowanie nawet wygranej, tak, być może, no, jakieś dobre właśnie rozwiązanie różnych spraw, korzystne dla Was, czyli nawet też rozwiązanie problemów, które długo się wlokły za Wami i Was tutaj frustrowały. Czyli tutaj bardzo, bardzo w piątek pozytywna dla Was karta. Jak widzimy, od poniedziałku do piątku, kochani, atmosfera buław. Poniedziałek 10 buław, we wtorek król buław, w czwartek 5 buław i w piątek 6 buław, która te buławy prowadzą do zwycięstwa. Buławy, czyli akcja, energia, aktywność, szybkie działanie, konkretne, pewne siebie, do celu, tak? Odważne. Także, no, bądźcie aktywni w tym tygodniu, kochani, i to w piątek przyniesie dobre rezultaty. Będziecie zwycięzcami. Natomiast sobota i niedziela, kochani, ma zupełnie inną atmosferę. W sobotę i niedzielę emocje, uczucia, miłość, harmonia w związku. No, w sobotę jesteście jacyś smutni, nie widzicie szansy, którą wam tak naprawdę los podsuwa wręcz na złotej tacy pod nos. Wspominacie, jesteście sentymentalni, smutni, jacyś, no nie wiem, obrażeni, przemyśliwujecie bardzo dużo,
rzeczy po prostu tutaj z przeszłości, tak? Nie widzicie tak naprawdę szansy, że jest wokoło Was ktoś, coś, co może Was zrobić również szczęśliwym, kto może być może również Wam dać szczęście. No jakoś tak nie macie motywacji w sobotę, jesteście jacyś tacy zrezygnowani, natomiast w niedzielę zupełnie pozytywny obrót spraw, 10 kielichów, kochani, czyli harmonia, balans, szczęście, zadowolenie, spełnienie z partnerem, w rodzinie, z małżonkiem, z, no nie wiem, z osobą jakąś poznaną, z kochankiem, czy z jakimś mężczyzną, tak, którego tutaj wspominaliście w sobotę. Czyli nawet jeśli planujecie jakieś zaręczyny, ślub, to właśnie niedziela będzie tutaj bardzo odpowiednim dniem, ponieważ 10 kielichów to jest również karta ślubu, karta zaręczyn, karta planów, jeśli chodzi o sfinalizowanie właśnie związku. Także tutaj na pewno, no, po prostu bardzo piękne momenty w niedzielę, gdzie możecie się uczuciowo, emocjonalnie zrealizować, być szczęśliwym z dziećmi, z rodziną. Harmonia, zabawa, radość. Także uleczenie wszelkich jakichś konfliktów ewentualnie. Na pewno pomyślcie w niedzielę o wspólnym czasie z rodziną, dla rodziny, dla dzieci, żebyście po prostu byli szczęśliwi, żeby właśnie członkowie Waszej rodziny byli też szczęśliwi, zadowoleni lub Wasz partner. Także żebyście mieli to spełnienie nie tylko tutaj, jak w tygodniu jest pokazane, zawodowe sprawy czy różne inne sprawy, ale również tutaj szczęście, rodzinne szczęście czy partnerskie szczęście, harmonia, która Was tutaj w niedzielę wręcz no, wypełnia, napawa wielką miłością. Także głęboka miłość, spełnienie emocjonalne, no zadowolenie i też poczucie bezpieczeństwa, przynależności. Takie tutaj wychodzą karty w niedzielę, czyli też na weekend. Na weekend jest bardzo emocjonalnie, uczuciowo, miłośnie. No piękny tydzień. Niemniej jednak chciałam powiedzieć, że na dnie kart Tarota pokazany jest tutaj anioł stróż z kartą wstrzemięźliwości. Co to oznacza? Że w tygodniu macie tutaj wiele buław, czyli akcje, jakąś rywalizację, konkurencję, walkę o coś, o Wasze cele, jakieś podpisanie widocznie nowych umów, rozmowy kwalifikacyjne, dobre rozwiązania spraw, dobre pertraktacje. Uwaga, kochani, ta karta zwraca Wam uwagę, by to wszystko, pomimo stresu, nerwów, szybkiej akcji, szybkiego tempa, robić z opanowaniem, cierpliwością, wstrzemięźliwością i żeby po prostu nie robić tutaj żadnych jakichś nerwowych, nie wiem, czy kłótni, czy jakichś, tak jak już wspomniałam, chorobliwych konkurencji, tylko wszystko to robić z opanowaniem, łagodnie, tak? Dać płynąć temu właśnie, tym sprawom. Także tutaj Wszechświat i Anioł Stróż czuwa nad tym, by wszystkie sprawy się dobrze potoczyły i rozwiązały. Tego Państwu oczywiście i sobie życzę wszystkiego najlepszego w tym tygodniu, by nasze sprawy potoczyły się bardzo pozytywnie dla nas i żeby wszystko po prostu było również uwieńczone takim poczuciem szczęścia, spełnienia i też harmonii. Tego Wam życzę, kochani widzowie, i proszę również o lajki, subskrypcje, komentarze. Nie zapominajcie o tym, by kanał się rozwijał, bym miała inspirację i motywację do kręcenia filmów. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam najgoręcej i do usłyszenia już wkrótce.